Szanowni Państwo, się stoczy i naszych szanownych prelegentów przybija taka myśl, która powinna być myślą przewodnią dla nas. Dlaczego powstanie wielkopolskie się udało? Dlatego, że nasi przodkowie wyciągali naukę z tego wszystkiego, co działo się wcześniej. I my taką naukę też, myślę, powinniśmy wyciągać. Pamiętajcie Państwo, to też dzisiaj jasno wybrzmiało, że Poznań był, czy Wielkopolska była wzorem dla reszty Polski wtedy, kiedy była endecka. I do tego, proszę Państwa, powinniśmy dążyć na co dzień. My nie musimy się uczyć strzelać, rzucać granatami, nie musimy przygotowywać się do walki w ten sposób. To, o czym wspomniałem wcześniej, ta najdłuższa wojna nowoczesnej Europy wciąż trwa i my nie powinniśmy składać broni. Natomiast nie musimy walczyć w taki sposób, jak walczyli nasi dziadkowie. Pan redaktor przed momentem też o tym wspomniał. Nas czeka inna walka, taka codzienna w drobnych sprawach. I ja Państwa namawiam do tego, żeby zastanowić się każdego dnia nad tym, czy możemy coś zrobić dla tej naszej wspólnej sprawy. Dla tej naszej wspólnej sprawy, a tą wspólną sprawą jest Polska. I namawiam Państwa gorąco, żeby każdego dnia o tym myśleć i to, mam nadzieję, podzielam zdanie tutaj Pana redaktora, to nas doprowadzi do tego wielkiego zwycięstwa, do tego, żebyśmy wreszcie byli wolni, swobodni i niepodlegli w takim pełnym tego słowa znaczeniu. A dziś ta niepodległość jest wywalczona, proszę Państwa, w supermarkecie. Dziś ta niepodległość jest wywalczona w warsztacie usługowym, tam, gdzie próbuje się nas zniewolić innymi środkami niż środki militarne. Pamiętajcie Państwo o tym. I bardzo Was proszę, bierzcie sobie do serca te słowa i róbcie tak, żeby było dobrze.